Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku Game Dev Tycoon. Dzisiaj jesteśmy po prostu już milionerami, mamy 5,2 tysiące fanów i dostaliśmy propozycję zaszyfrowaną. No dobra, mamy dużo kasy, więc możemy... Okej, dobra, nie wiem o co chodzi. Aha, okej, staff management, właśnie to miałam zrobić. Train. Staff management. Start training. Zaczynamy. I mam nadzieję, jejku, to jest niesamowite. Zobaczcie, mam krem spółka z o, swoje biuro, skrytkę pocztową, jakiś ten wariat na napoje i w ogóle. Dobra, mogę zatrudnić swojego pracownika. Fill position. Dobra, co ja potrzebuję? Budżet. Dobra, mogę mieć 40 i na przykład game demo. Albo complex algorithms. Dobra, niech będzie complex algorithms. Algorithms powinnam powiedzieć. Okej. Tak. To jest niesamowite, że wydaliśmy takie rewelacyjne gry. Ale dobra, mamy Dakota. 9 per month, research 141. Level 2. Ja bym dała... tą. Okej. Dobra, mamy... zatrudniliśmy kogoś znanego. Okej. I dajmy mu przeszkolenie. Train. Staff welcome training. I niech się teraz pouczy czegoś. Może. Find contract work. I niech będzie, że zrobi kontrakt ten. Mam nadzieję, że jej dobrze pójdzie w końcu, przecież... jesteśmy teraz najlepszą firmą. Okej. I zobaczymy nowy temat później. I dobra. Research. I możemy zrobić researchu? Research on może zrobić. New topic. Ah, city. Mamy teraz coś takiego jak City. Ha. Kompletnie nie mam pojęcia, jak się poruszać po takich grach. Dungeon niech będzie. Start research. Też możesz robić research. I casual games? Niech będzie. Nasze koszty są ogromne. Teraz tak, nie mogę wypuścić drugiej takiej samej gry. Najlepiej, żeby to była jakaś nowa kombinacja. No ale zobaczymy. A jeszcze nie zrobiłam raportu z gry. Zobaczcie, bo tyle się działo przez ten czas, że dinozaury 3 zostały bez raportu. No i zobaczymy. Okej. Mamy nową platformę. Zastanawiam się tylko, czemu nie możemy. Czemu nie możemy? Ej, no moment. Zastanawiam, żeby to nie było za drogie, jakieś takie super. Train. I niech będzie Game Design for Pirates. I trzeba wydać w końcu jakąś grę, nie? Tylko kiedy będę mogła? O, to jest pytanie. Ale ja nie potrzebuję
kolejnej osoby w załodze, mogłabym równie dobrze pracować sama. Ale dobra, niech oni sobie pokończą. Dobra, Young, czyli dla młodych chcę teraz zrobić grę. I zróbmy tak, bo może się sprzeda jakoś bardzo dobrze. No, nie chcę go zwolnić. Chcę nową grę stworzyć. A teraz na tablicy trzeba robić, dobra. To jest moja 11 gra. Teraz zrobimy tak dla przekory. Kremówkowe placki. I dla młodych. I zrobimy topic. Zrobimy city. Dla gatunku zrobimy na przykład strategię. Platforma. To jest dobra właśnie platforma. Co potrzebujemy do platformy? Na Venet dajmy ten. I super silnik jeden. I spróbujemy. Mamy 2D Graphics V2. Ok, start development. I teraz tak, mamy strategię i teraz potrzebujemy tak, gameplay dość wysoki, na pewno ten chyba silnik nie musi być aż taki dobry, story quest też nie, gameplay zróbmy dość wysoki, tak mi się wydaje właśnie, dobra, tak nam wystarczy. Kurczę, nie sprawdziłam jakie opcje mamy tam po bokach, kurka wodna, no. Dobra, never mind. Wysoka inteligencja. Aha, tak. I na pewno duży level design. I niskie dialogi. Zróbmy w ten sposób. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś w porządku i dobrego i wcale nie jakiegoś skiełbaszonego totalnie. Niski world design. Ale na przykład. No ale tak naprawdę co? Dobra, zróbmy wyższy dźwięk. Może. Może nam to coś pomoże w takim razie. O, Industry News. Nowa będzie konsola, widzę chyba. Aha. Bo jeszcze, o dobra, pierwsza konsola, która używa płyt CD. Okej. Koniec systemu Play. Zobaczymy. Debugujemy! I to może być jedna z naszych lepszych gier. Naprawdę. Może być jedna z naszych lepszych gier. Mam nadzieję, że zgarnie jednak dobre oceny. Lepsze niż... Znaczy lepsze albo porównywalne do naszego wielkiego hitu. Mam nadzieję. Oby. Dobra, release game. Okej, mamy tyle tego. Żeby to nam poszło. Jezu, błagam. Nie, to będzie klapa. O kurde. Aj. Piąteczki, straszny przeciętniak. No ale ileś tam przeciętniaków trzeba wypuścić chyba, żeby się dorobić. Mamy tylu fanów. Tak naprawdę może jesteśmy na wznoszącej mimo wszystko. Ajajajajaj. I tyle było z naszych pięknych marzeń o wielkiej karierze. I tak dalej. Zobaczymy, jak nam gra zejdzie. Dobra, to jest no longer supported. Na szczęście my na tę platformę nie wydaliśmy żadnej gry. Nie wydaliśmy na licencję do tej platformy. To na szczęście. Następne gry wydaje mi się, że będziemy wydawać na PC. O. To co robimy? Stop them. Tylko to pewnie się nam odbije niestety na naszej reputacji, co? Dobra,
To ja się z wami żegnam w takim razie i widzimy się w następnym odcinku Game Dev Tycoon. Podawajcie mi propozycje tytułów gier oraz propozycje kombinacji, jakie możecie. Okej, dobra. 530 fanów straciliśmy, o nie. No cóż, trudno, zdarza się. W takim razie widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!